Znajdujemy się przed prokuraturą rejonową w Świdnicy. Dziś porozmawiamy z nową panią prokurator rejonową Urszulą Zawadą, która została powołana na to stanowisko 11 marca przez prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta. Na czym polega praca prokuratora rejonowego? Prokurator rejonowy to prokurator, który pełni funkcję kierowniczą w powszechnej jednostce prokuratury, a tym samym głównym jego zadaniem to jest dbanie o prawidłowe i sprawne realizacje zadań służbowych, jakie wykonują wszyscy pracownicy prokuratury, a także prokuratorzy i asesorzy. Oczywiście zadaniem prokuratora rejonowego jest czuwanie nad sprawnym prowadzeniem postępowań przygotowawczych, to tak na bieżąco, każdego dnia, rozwiązywanie różnych problemów prawnych, jakie pojawiają się w związku z postępowaniami prowadzonymi przez prokuratorów i asesorów. Jego zadaniem jest również bieżąca współpraca z podmiotami, które prowadzą postępowania, a także dbają o bezpieczeństwo mieszkańców. Tym samym stale współpracuje z policją, z służbami celnymi, skarbowymi. Oczywiście prokurator rejonowy współpracuje również z Urzędem Miasta, uczestniczy w sesjach. A co jest najtrudniejsze w pracy prokuratora rejonowego? Myślę, że to, co też w przypadku każdego prokuratora, w zasadzie trudność w zaplanowaniu sobie zadań na konkretny dzień. Każdego dnia zdarzają się takie zdarzenia, które burzą nam ten nasz harmonogram pracy i musimy reagować natychmiast, niezwłocznie, wykonywać różne czynności. Więc na pewno pewną trudnością jest zaplanowanie sobie tej pracy. Ale to jest jednocześnie ten aspekt, który może przyciągać do tego zawodu. To, że trudno tutaj popaść w rutynę. Każdego dnia spotykamy się z innymi zachowaniami i idąc do pracy, częstokroć nie wiemy, z jakim zdarzeniem będziemy mieli do czynienia. Także tak jak mówię, ta praca jest też bardzo ciekawa. To, co w niej jest trudne, bywa też czasami najciekawsze. A czy kobiecie na stanowisku prokuratora jest trudniej wykonywać ten zawód? Bo mówi się, że prokurator to przeważnie mężczyzna, silna osobowość, twardy charakter. A kobieta jako płeć słabsza, no niekoniecznie może się sprawdzić. Z mojego doświadczenia wynika, że obecnie większość prokuratorów to kobiety, które świetnie dają sobie radę na stanowisku prokuratora. Też i w prokuraturze rejonowej w Świdnicy są prokuratorzy, ale też wiele osób na tym stanowisku to kobiety w przeważającej części, tak jak i w innych prokuraturach. No cóż, na pewno jest to praca, która wymaga zaangażowania, może nie tylko w godzinach pracy. Na pewno o tyle może kobiecie trudniej w tym zawodzie, że wymaga on również poświęcenia czasu, który zazwyczaj poświęcamy na różne domowe czynności. Praca prokuratora w prokuraturze rejonowej związana jest także z pełnieniem dyżurów, więc tym samym musimy zdawać sobie z tego sprawę, że w godzinach popołudniowych czy czasami w weekend pełnimy te dyżury i poświęcamy czas na pracę. Ale nie wydaje mi się, żeby tutaj można było powiedzieć, że kobiecie jest dużo trudniej. A jaka była najciekawsza sprawa, którą pani prowadziła? Prowadziłam już od czasu, kiedy jestem prokuratorem, a więc od dość wielu lat, różne sprawy. Trudno jest mi wybrać sprawę, która była najciekawsza. Szereg spraw jest ciekawych z punktu widzenia zagadnień prawnych, kiedy trzeba dużo czasu poświęcić na ustalenie kwalifikacji prawnej czynu, a niektóre sprawy proste bywają zawiłe z punktu widzenia gromadzenia dowodów. Przypominam sobie na przykład jedną ze spraw, która na pewno była ciekawa, tak można ją określić. Była to sprawa o wyłudzenie odszkodowania z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
społecznych. W sprawie tej musieliśmy zgromadzić wiele dowodów. Podejrzany, później oskarżony, na końcu skazany, chciał wyłudzić odszkodowanie za rzekomo skradziony pojazd i zawartość tego pojazdu, a tam w pojeździe, który mu skradziono, miały znajdować się dość kosztowne motocykle. Wymagała ta sprawa zgromadzenia licznych dowodów, zarówno osobowych, z przesłuchań świadków, jak i dowodów z różnych opinii biegłych, w tym biegłych, którzy badali stan pojazdu, odpryski lakieru, sposoby jego zniszczenia. Także była to sprawa naprawdę ciekawa. Myślę, że podejrzany przypuszczał, że jego działania nie zostaną ujawnione, jednak dzięki właśnie wytężonej pracy funkcjonariuszy policji, a także biegłych udało się ustalić, jaki faktycznie stan był w tej sprawie. To wydawałoby się, że sprawa na pozór no nie taka interesująca, ale jednak z punktu widzenia gromadzenia dowodów była bardzo ciekawa. Czego możemy się spodziewać po Pani kadencji? Czy zamierza Pani coś zmienić? Na pewno będę realizowała zadania określone w harmonogramie działań Prokuratury Rejonowej na rok 2015. Z całą pewnością przede mną, ale nie tylko przede mną, ale chyba przed prokuratorami i prokuratorami rejonowymi w całym kraju, wyzwanie w tym roku w postaci należytego przygotowania się do zmian legislacyjnych. Pierwsza taka zasadnicza zmiana w dniu 7 kwietnia 2015 roku wchodzi w życie ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, do realizacji której należy się w odpowiedni sposób przygotować. Przygotować również należy się z punktu widzenia szkoleń, na przykład policji. Wiadomo, że funkcjonariusze będą potrzebowali dodatkowego przeszkolenia, ale także musimy się przygotować do zadań, które są związane z wejściem w życie takiej dużej legislacji, dużych zmian legislacyjnych od dnia 1 lipca 2015 roku, które w nieco inaczej ustawiają wygląd zarówno postępowania przygotowawczego, jak i postępowania przed sądem. W tym celu już odbywają się od jakiegoś czasu szkolenia prokuratorów. Również i w naszej jednostce będą się odbywały takie szkolenia i przewidujemy również spotkania z referentami prowadzącymi postępowania w policji, tak aby móc realizować zmiany i te zadania, jakie nałożył na nas ustawodawca. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Proszę bardzo.